Oczywiście, że można podłączyć iPhone'a do ładowarki na całą noc i nic mu nie będzie. Miałem już wiele komentarzy na ten temat, aby nie zostawiać iPhone'a do ładowania na całą noc, bo coś tam, bo zepsuje się bateria, bo iPhone wybuchnie i tak dalej. Nawet jeżeli boisz się o swojego iPhone'a albo o żywotność baterii, to iPhone ma kilka ustawień, aby tą żywotność wydłużyć. Wchodzisz w ustawienia, bateria, optymalizacja ładowania i tutaj masz trzy opcje. Zoptymalizowane ładowanie, gdzie iPhone nauczy się tego, jak go używasz oraz kiedy go podłączasz do ładowania. U mnie na przykład iPhone nauczył się tego, że zawsze odkładam go do ładowania na noc, a ściągam rano jak wstaję. Więc co robi iPhone? Kiedy tylko odłoży telefon, ładuje go do 80% i podtrzymuje taki stan, a dopiero koło godziny 5, 6 czy 7 rano ładuje do pełna, aby bateria była właśnie pełna jak najkrócej. Jeżeli obawiacie się i tego, to możecie też ustawić, aby jednak ładował się tylko do 80%, a jeżeli macie to w tyłku, to możecie całkiem to wyłączyć i iPhone będzie ładował się normalnie, od razu do pełna, nie patrząc na nic. Zapisz sobie ten film i obserwuj po więcej.